Cześć, z tej strony Wadi. Dzisiaj zapraszam Was na pogranie w Bloodwest. To jest gra polskiego studia Hyperstrange. Ogólnie Bloodwest wyszedł jakoś chyba 5 grudnia, z tego co pamiętam, 2023 roku, ale we wczesnym dostępie było jakoś od początku lutego 2022. Pamiętam, że wtedy gdzieś widziałem, jak ktoś gra właśnie gameplay. Mniej więcej mi się spodobała, bo gra jest taka. Coś w stylu, nie wiem, pixel artu, nie wiem nawet do czego to dokładnie wziąć. To jest na pewno gra indie, strzelanka, FPP, taki westerno-horroro-skradanka, powiedzmy. Gra może być naprawdę dosyć trudna, więc mam wrażenie, że bardzo dużo to będzie skradania, a gra będzie raczej wolna. No ale zobaczymy, co wyjdzie w praniu. Plus jest taki, że widzę, że jest język polski. Nie pamiętam, czy na tych gameplayach, które widziałem, język polski był dostępny. No ale oczywiście, jak jest możliwość, to od razu włączam. Więc już bez zbędnego komentarza zapraszam. This land is cursed. Where my people roamed freely, now roams only death. It came with the white man on his iron horse. White man brought with him corruption, greed, vanity, ignorance. He killed on holy ground, and the Great Spirit has abandoned this place. The dead can no longer leave the mortal realm, restless. Enraged, they wander the earth, craving for more living flesh. A fate worse than death, undeserving even for a stupid white man. The light still flickers within you, stranger. Go now, leave this place. May the Great Spirit take pity on you. May your soul find peace in the spirit world. Okej, więc można zaczynać. Z pobliskim totemem, możliwe, że to tamto. Aha, na C kłóca stale, a na kontrolu tak przy przytrzymaniu. Oh, it worked. It worked. And he is even in one piece. Oh, me? You mean us? Nothing but an amalgamation. The answer is, you're undead. We brought you here by means of our immense powers from whatever place you've been before. We know of your... Before you ask, no, we cannot send you back. Not yet. See, and a reason you have. As an undead outside of others' influence, you will be our torch in the dark. Your spark will become the flame to purify. Search for the evil lurking in this world. Smell the sulfur in the air. Taste the corruption. Understand the shadow. Okay. Nie mam nic. O, dosłownie nie mam nic. Drzewko talentów. Już takie większe, widzę. No jak będzie jakiś punkt, to dopiero wtedy będę sprawdzał mniej więcej. Ja też nie znam gry, w co najlepiej iść na początku. Od razu wróg. Samouczek skradania się. Kompas widzę. Do góry czy na dół?
Wyskoczę. What do we have here? Mam nadzieję, że nic tam nie zostawiłem. Pieczki się wziąć nie da. Dobra, w prawo. Maybe useful. O. Bryłka przeklętego złota wykopana z żyły w ziemi, po której stąpasz. Nie poddana obróbce i zaskakująco czerwona. Handlarz dobrze zapłaci za ten przedmiot. $50. No w sumie ciekawe. Co nie można kupić. Dobra, broń leży, tylko czy to nie jest pułapka? A, czyli jest główna broń, jakaś poboczna, mniejsza, pewnie szybsza. Lewy to jest szybszy, słabszy cios. Prawy to jest mocniejszy i wolniejszy. W sumie to było napisane, że i, ale też tabem sobie mogę przejść tutaj do menu. Teraz różne kawałki są. Stamtąd przyszedłem. To pójdźmy może tutaj. Whatever it is, it's mine now. Aha, i to jest osobne. Dobra. Ciekawe, czy w sumie ten samorodek to jest to 50, co widać tutaj na górze. Czy to jest osobno? Dobra. A, no właśnie, o tym mówiłem wcześniej. O, atak zaskoczenia, większe obrażenia. Dobrze. Jak ich zaskoczyć, jak idą prosto na mnie? Jak zaatakuję pierwszego, to zobaczy drugi. Mało mnie widzi i słyszy. Idź gościu w cholerę. O, 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 o. Kurde, przytrzymałem prawy. Myślałem, że on sam zaatakuje. No dobrze, drugi nie atakuje. Artefakty. Błyszcząca moneta ze złota poświęcona przez przedstawiciela kościoła. Może właśnie dlatego zapewnia rzadko spotykane pustkowych efekty. Po dodaniu do wyposażenia zapewnia ochronę przed nową duchową skazą po śmierci. Można ją wymienić na błogosławieństwo totemu dusz pęka po użyciu. Jakaś krew mi leci, tylko pytanie, czy to coś da? No i muszę zużyć, no to wychodzi. Ciekawe, czy mi... A dobra, to jest jako dot. Itfu dot. Hot. Heal over time. Ale to 100 raczej nie doleci. Dobra, jaką ten drugi ma ścieżkę? No ta gierka będzie dość... W większości mam wrażenie, że taką bardziej skradanką. Nie trzeba dobijać, ale już trzymałem. Teraz już nie ja nawalam. Sam zrobił ten ostatni cios.
też mogę iść. Sześć kul. No ale to robi pewnie w cholerę pałasu. Maybe useful. To jest. Ożywiony umarły, notatki, zapiski na kartce, może to coś ważnego. $10 za zapiski. Ożywiony umarły, pozornie bezrozumna istota zrodzona ze złowieszczej mrocznej magii. Nie wydaje się gatunkiem wartym obserwacji. Ożywieni umarli potrafią godzinami patrzeć w ścianę i wydają się czerpać z tego jakąś formę przyjemności, a potem włóczą się bezmyślnie po okolicy, aż spostrzegą żyjącą istotę. Najwyraźniej widok ten budzi w nich krwiożercze instynkty. Zachowanie. Oczywiście dla doświadczonego łowcy te żałosne istoty nie stanowią wyzwania, ale tylko głupiec lekceważyłby całą ich grupę. Gdy dostrzegają żywą istotę, próbują ją zabić za pomocą swoich szponów. Czasami mogą nawet zaszarżować, demonstrując przy tym zaskakującą szybkość, która dla początkującego łowcy może okazać się zgubna. Znaczy tak właśnie w większości chyba... Czyli... Aha, dobra. Nie w większości gier, tylko ogólnie można by było się spodziewać, że faktycznie już dwóch by było bardzo problematyczne. Jak tamten jeden mnie atakował, to i tak już były problemy. A, jeszcze różnego rodzaju municja. O, mamy coś inną? Aha, mam dwie takie i sześć takich. Co to jest w ogóle to? Przeklętego złota. Zadawane obrażenia zwiększono 100%. Dobra, będzie od tak. A i to po prostu standardowo. Jak przełączam, to i tak muszę przeładować. I naprawdę wolno ładuję. Razem się przypomina Hunt Showdown. O, nasz przyjaciel. You won't find any answers lingering here. Better move towards the dark. Search for the evil lurking in this world. Kurde, znaleźli niewolnika, który będzie za nich robił czarną robotę. Ale dziennik. Coś tu jest, przy trupach zwykle coś jest. Czasami boję się iść tak głośno, żeby nie było, że zaraz coś na mnie wyskoczy. O, wywabianie. Lewo czy prawo? Idźmy do góry. No coś tam łazi. Nie odwracaj się, nie odwracaj się. Uff. Tam masz. Ząb. Jeszcze gdzieś coś łazi? O kurde. One and done. Co nic. A szkoda. Ale podoba mi się, że jest taka eksploracja.
że wyskoczyłem właśnie z tamtego, co się wydawało normalnie, że jest koniec mapy, powiedzmy, że mapy. Koniec drogi, nie ma przejścia, a tutaj pyk, jednak coś. Boję się tak głośno tuptać, bo nie wiadomo, czy zaraz tutaj za winklem ktoś nie będzie. Czyli ktoś, coś. O, coś nowego. To ożywiacz. Lepiej to na zielono czytać po prostu. Usuwa wszystkie klątwy i duchowe skazy. Pozwala na zdjęcie przeklętych przedmiotów. Chwila. Zębów mam 3 na 5, czyli kurczę, nie mogę sobie tak stakować tego w nieskończoność. Teraz pytanie, czy jak tu zeskoczę, czy coś mi grozi? Nie. Tu chyba bym wyszedł gdzieś. Bo i nie. O, tędy by wyszedł, tam wyskoczyłem, dobra. Wolę sprawdzać, ja tam jestem tak jednych z tych osób, które w RPG-ach po prostu liżą ściany, że tak powiem. Więc sobie szperam. Mam nadzieję, że to nie jest wróg. Wygląda jak ten koleś. O, handlarz. Mapę można kupić. Którzy w ogóle mogą się odrodzić? Kurczę, tutaj taki Souls Light, like albo light. Jeszcze nie wiem. What is it? A dead man I buried. Achievement, żyje ponownie. In. Ukończ tutorial. Czyli to był tutorial. Okej. Okay. I sense the restless spirits nearby, but still I hoped your body would be protected. I found a body, your body, among the remains of monsters, and decided to bury you in a manner akin to my tribe. I am nobody. Used to talk to spirits, guide the tribe. Now tribe shattered. I remain in shame. Wandering the lands, trying to fix what can't be fixed, and later rest. I found a body. A, czyli Kuko to samo będzie mówił. Among the remains of good. I would go towards the town if... Uuu. $500. O. Nie mam drobnych. 70 nawet jest za dużo. A właśnie, mapa. O. W sumie tak, to mogę sprzedać. Prawym? Nie, muszę przenieść. Aha, i od razu sprzedaję. A, i to oczywiście. 120. Łuk. Jestem ciekaw, czy strzały jak strzelę, czy mogę je później wyciągać. No dobra. Mały plecak, który można przechować trochę różnych przedmiotów. Kurczęca głowa. Możesz przenieść się do innej, dowolnej strefy bezpieczeństwa z łóżkiem. Użycie tego przedmiotu nie przewozi... Nie przewróci sobie tych wrogów do życia, jednokrotne użycie. Kurczę, jakieś voodoo magia, że tak powiem. Czaszka kruka. Teleportuje cię do ostatniego bezpiecznego miejsca, w którym związałeś swą duszę. I też przedmiot jednorazowego użytku. No cóż, no ta mapa, tak jak było mówione. 80. No nie będę kupował tego, bo to nie ma sensu aktualnie z tego, co widzę. Siekiera ma obrażenie 10 i 20 za silny atak, a to ma 7 i 20... 20 też ma za silny, ciekawe. Bo to jest o wiele wolniejsze. Szkoda, że tutaj też nie jest pokazana szybkość. Bo 10, a 7 to super dużej różnicy nie ma. Ale cena 3, kurczę, tylko to... O, 700! Ale obrażenie 23 tylko z silnego ataku. To nie jest super dużo, przynajmniej mi się tak wydaje. A, i notatkę też mogę wywalić za 10. Też 90, bym wziął sobie łuk, bo lepiej coś mieć na daleki zasięg. No i chociaż te strzały, no. Dobra. O, awansować, fajnie. Jeszcze nie odchodź, jeszcze nie pogadałem. You take this packet. Journey past the tracks of fiery iron horse. Find a cave
which used to be a burial site for many of my tribe. Żelaznego rumaka, w sensie pociąg? You will help the spirits, and if you kill any creatures disturbing the peace of space, I thank you, tainted one. There's nothing. I level up. Podoba mi się, że są takie właśnie indiańskie, że tak powiem, nazewnictwo. Żelazny rumak i tak dalej. Coś tu jest do podniesienia? Nie, o, jest nasz przyjaciel. Since you are here, let us explain what is needed of you. This place has been corrupted by a curse, and you need to find its source. We don't know what has brought it to the... And if you happen to get lost, come to us. We may be able to help, or we follow the most strong scent of darkness around, under the burned church. Anything else? Ah, we could. Could we? Yes, definitely. We could bless you. We seek the cursed gold, the shining metal of doom and corruption. Bring it to us, so we may hide. You got the gold? Bury it beneath this totem, and we shall be shame. No, no szkoda. Dobra. Trzy punkty. A jeszcze przeszukaj kościół, widzę jakieś misje tu dodatkowe wyleciały. Ruiny kościoła, przeklęty przedmiot znaje się, okej. Aha, i na szaro jest to coś zrobione. Szkoda, że to nie jest, że mogę w zakładce po prostu zamknąć, żebym ich nie widział, żeby mi się nie myliły. A chociaż dobrze, że kolorowe są te aktualne. Czarna msza. Dobra, najpierw się na tym skupmy. Szybka ręka, o. Szybkość ataku w walce wręcz. Pytanie, czy to leci w kolumnami czy wierszami? Czy po prostu mogę sobie nagle coś ze środka wziąć? Wątpię. To co jeszcze jest? Ułatwia skradanie się. No to bardzo by się przydało. No handel to tak. Okej. Można pić. Strzał w głowę. Okej, to też jest ciekawe. Szczególnie, że kupiłem sobie łuk. To jest fajne. Dwie sekundy. Aha, tylko raz na 5 sekund. No ale w sumie jak jest jeden gość, którego będę chciał ubić, to by wystarczyło. Mogę faktycznie dodać. Znaczy nie będę dodawał, tylko byłem ciekaw po prostu. Od kwasu, ognia oraz eksplozje. No to widzę, że ciekawe rzeczy nas czekają. Przeładowanie broni palnej. Niewytrzymałości. W sumie kurczę, nie sprawdziłem, ile by to wzięło. Ale jeden atak siekierą w plecy tego jednego zasrańca wystarczy. Okej, każdy obecny regeneruje jest maksymalnie wytrzymał. To też jest fajne. Atak w walce. Przeczytałem muł i myślałem, że będzie można jeździć. Liczby rzędów 2. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. A tu raz, 2, 3, 4, 5, 10, 12. Dobra, rzędy, czyli tutaj o 2 niżej by było. Też spoko. Dobra. 1000 zdrowia. Kołysanie broni przycelowania. Jestem ciekaw, kurczę. O właśnie, mogę przecież sprawdzić. A, to jest tylko A, to dlatego nóż mogę kupić. Teraz rozumiem dopiero. Ale jak się ładuje? Aha, też R-ką. Nie możesz tego zrobić w strefie bezpieczeństwa. Chciałem tylko spróbować, jak to się celuje. No, trochę się chwieje. A jak się puszcza? R-ką, dobra. Wracam do strefy bezpieczeństwa. O, znaczy jest większa szansa na odzyskanie strzały. I w to bym z chęcią poszedł. Poczucie bezpieczeństwa. Broń w ogóle wręcz. No to też jest dobre, szczególnie na sam początek. Każdy pokazuje, że to zwiększy obrażenie walce. Dobra, to ja bym sobie poszedł w zwinne palce. Nie wykorzystaj prochu. Samouka oczywiście. I
dostał mi jeszcze jeden punkt i chyba drugi raz pójdę zwinne palce, bo tak szybkość biegu po wyczerpaniu wytrzymał trening czyni mistrza. Albo to, chociaż nie, bo jeszcze szybka ręka to by się przydało też. Żywego obrażenia. Ja na początku będę starał się wszystkiego unikać jak tylko mogę. To wezmę sobie te mocne płuca. Jakbym miał uciekać, tak dla pewności po prostu. Dobra. Zobaczmy, tam coś łazi jakiś dziad. Na dole, wolę tutaj nie zjeżdżać. Teraz pytanie, czy on się odwróci w tę stronę, czy gdzieś sobie odejdzie? Idzie dalej, ale ja muszę podejść. I czy z takiej odległości w ogóle go trafię w łeb? O, mogę przybliżyć. Okej, okay. Właśnie byłem ciekaw, tak myślałem w ciszy, czy ma jakiś promień spadania tej strzały, że będę musiał... Oj. Będę się brać na to. Aha, mam tak wyciągam. Że będę musiał brać na nią poprawkę. W sensie, gdzie spadnie. Oj. Bardzo oj, bo się patrzą na siebie. Zaczekam, niech przejdą. Kurde, ten jeden idzie w moją stronę. Ten łuk aktualnie to chyba był najlepszy, co mogłem zrobić. Zaczekam, niech się zatrzyma gdzieś. Tak, dla pewności, bo jak strzała poleci gdzieś tam w nic. No stój, żeż dziadu, ile będziesz szedł? Gdzie on idzie? O. No nie! O, musiałem. Trójka, szybciutko, szybko, szybko. Ja mam tych bandaży, jeszcze jeden chyba. To tyle w pierwszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!